wszystkie na urodziny Bilbo Bagginsa. Widzicie? Widzicie tą bujną czuprynę z podczawki? Idzie. Zbliża się. Biegnie! On biegnie! Powstał. Tylko później otwiera bagażnik. Bagażnik został otwarty. Idziemy sprawdzić, czy jest pełne. Proszę mnie tu nie zajkać, tu jest wszystko. Materiały programowe plus moja przebiegalnia. Ja tu zwołuję kolację. To druk obłaźny się nie przebiera w namiocie? Mój namiocik stoi pięknie tam. Pokażmy. Jestem najczystszy ze wszystkich. Tam? Ten biały to druk obłaźnego. A, okej, dobra. Chyba to nie powinno tak być, masz? I teraz sprawdzamy ten podobno najczystszy namiot na tym biwaku. Okej. Okay. Tutaj w ścianku nic nie mamy. Otwieramy. I uwaga! Pokrowiec, to namiot. Mogę się zgodzić, że to jest najczystszy namiot na biwaku. Pobłogosław Panie ten posiłek, który nam daje życiodajną siłę. Smacznego kochane duchenki! Smacznego kochane duchowie! Dziękujemy kochane duchenki! Panie Boże, moje słonko! Panie Boże, moje życie! Smaczności, cześć i chwała! Czy jesteście zadowoleni z tego, co właśnie zrobiliście? Tak. Bardzo, bo może was to czegoś nauczy. Cześć, czuwaj! Znajdujemy się w Brzuzie Królewskiej na biwaku chówca ZHP Leżajsk. Z nami jest druhna Julia. Druhno Julia, jaka jest tematyka biwaku tegorocznego? W tym roku tematyką biwaku letniego jest film Władcy Pierścieni. Podoba się druhnie taka tematyka? Czy dzieciakom się podoba? Mi się podoba, dzieciom też. Przede wszystkim na zajęciach widzę wielkie zainteresowanie, przynajmniej mojego patrolu. Zainteresowane są elfami, ponieważ mój patrol numer 2 reprezentuje rasę elfów. I na zajęciach budowaliśmy szałasy, uczyliśmy się maskować, ale też robiliśmy różne rzeczy manualne. I po swoich ludziach widzę, że im się bardzo podoba. Druhna reprezentuje elfy. Jakie są jeszcze rasy na naszym biwaku? Hobbici, ludzie, krasnoludy, no i elfy. Czyli mamy cztery rasy. Cztery rasy, każda z nich jest inna, każda z nich jest różna. Każda ma pewnie jakieś inne trochę zajęcia. Czy macie jakby wgląd w to, co mają inni? Czy dzieci wymieniają się między sobą tym, co było na zajęciach? Co mówią inne patrole? Może druhna coś słyszała? Wiem, że po zajęciach to na pewno się harcerze wymieniają. A wy co robiliście? A my robiliśmy to. I podoba im się to, że jest tak zróżnicowane, że nie wszyscy robią jedno i to samo, tylko właśnie dana rasa robi inne zajęcia, które są scharakteryzowane pod nich, a inna rasa robi zajęcia, które są scharakteryzowane pod nich, więc myślę, że to jest fajne urozmaicenie. Jest to drugi dzień biwaku, zatem zapytam o dzisiejszą noc. Czy było zimno? Była zimna. Dziękujemy druhnie Julii za ten wspaniały wywiad. Czuwaj! Jest z nami druhna Edyta, komendantka tegorocznego biwaku. Druhno, jak uczestnicy, jak teren, jak tematyka, jak pogoda? Pogoda wyśmienicie, jest bardzo ciepło. Uczestnicy wspaniali, świetnie się bawią, z tego co widzę. Są bardzo otwarci, bardzo życzliwi.
i radośni. A jak kadra? Bardzo fajnie. Powiem, że chyba pierwszy taki biwak, na którym pewne rzeczy z moich obowiązków zeszły, bo przejęła młoda kadra. Czyli to na plus. W takim razie, jak było w nocy? Czy zimno, czy były zamieszania? W nocy było rześko, aczkolwiek ja nie zmarzłam. Bo tutaj dostaliśmy informację, że w nocy było zimno od uczestników. No to tyle, dziękuję. Jest z nami nasz krasnolud niezastąpiony o imieniu... Władysław. Kim jesteś, krasnoludzie? Skąd pochodzisz? Jestem przywódcą mojego stada. Mojego... tak pięknego mojego stada, Boże, jak moja rodzina. Jest nim moja kucharka Judyta, super gołąki gotuje. Moje dwie córeczki. I mój najwspanialszy syn Tadeusz. Powiem wam, że Tadeusz to szuka żony. To możecie tam do niego... Tam jakieś messengery są nowe. Ja nie wiem, nie ogarniam tego. No ma krasnolud prawo nie ogarniać. W końcu jesteś wiekowy już, no nie? Ile masz lat? Ja to tak mam... muszę poczekać, bo to... A krasnoludy w ogóle umieją matematykę? No tak właśnie... A co to ta matematyka? No dobra, pomijmy to pytanie. Pi razy oko. Jeszcze raz? Ile lat? Aha, dobra. 5000 lat. No to ma krasnolud prawo nie ogarniać nowych technologii. Wybaczymy mu to, jednak poprosimy coś więcej na temat rodziny, rasy, w ogóle stroju, bo widzę, że to taka bujna broda to zapuszczana pewnie od tysiącleci. Brodę bardzo długo hodowałem. Jak widzicie, jest naturalna. Tak, mogę wam opowiedzieć o moim toporze. Momencik, ja mam jeszcze pytanie. Co stosujesz na brodę, że jest tak bujna i taka gładka jakaś odżywka? Bagno. Oh my god! Wow! Ile razy w tygodniu? Raz. Na ile raz w tygodniu, ale tak co tydzień, czy tak raz na 1000 lat? Raz na tydzień. Mhm. Okej, okay. No to dobrze. W takim razie, cóż dowiemy się o tym toporze wspaniałym? Jest to topór własnoręcznie robiony, jak widzicie. Tutaj mamy patyk z... przepraszam, kij. Właśnie robione przez mojego najpiękniejszego, najcudowniejszego ojca, który już niestety jest w mojej pamięci, ale zawsze będę z nim. A więc tak, tutaj można tego nie zauważyć, ale to jest bardzo cenne. Tutaj mamy wszystkie, jak widzicie, nacięcia. Nacięcia wszystkie właśnie symbolizują wojny, które mój lud przetaczał. Oczywiście zostało już nas trochę niewiele, 7, ale to nic. Czyli 7 krasnoludków i? 7 krasnoludków i moja żona, która nie przyjechała. To pewnie smutno ci bez żony. Szukam kolejnej. Aha, to pewnie nie. Dziękujemy ci ślicznie, Władysławie, za wywiad. Do zobaczenia w kolejnych dniach biwaku. Dziękuję, do widzenia. Dobrze mi, jak dobrze mi. Cyklady na...